Numer 87 Małkowski Sebastian. Numer 10 Jakubowski Michał. Numer 20. To chyba dzisiaj dla was remis nie jest zbytnio satysfakcjonujący, bo mieliście sporo akcji, a no remis tylko. No tak, no niedosyt jest, tak? Tym bardziej po tej drugiej połowie, w której żeśmy zdominowali flotę, która nie stworzyła tak naprawdę sobie żadnej groźnej sytuacji, tak? Jeżeli coś się wydarzyło, to z tego co pamiętam, to po jednym naszym błędzie poszli, ale nic z tego nie wyszło, tak? My całą długą połowę wyszliśmy z determinacją, że siędziemy na nich i tak, i będziemy chcieli strzelić bramkę, tak? Udało nam się w końcówce strzelić, kilkukrotnie wybijali tam z linii piłkę. No jest niedosyt, tak? No 1-1, tym bardziej graliśmy u siebie, no goniliśmy wynik, były ku temu sytuacje, tak? No ale no, trzeba to przełknąć, tak? Za tydzień mamy, jak to się mówi, derby w Konicach i tam trzeba sobie to odbić i wygrać. Znaczy nie uważasz, że troszkę mogłeś się lepiej zachować przy pierwszym straconym golu, czy? Znaczy się tak, no nie chcę tutaj na gorąco nic oceniać, w szatni, tak, w poniedziałek czy też jutro, jak będzie trening, usiądziemy z trenerami, przeanalizujemy to, jak to wyglądało, no bo to z boiska, no wydaje mi się, że nie mogłem wyjść, tak, zostałem, myślałem, że ta piłka wychodzi, odbiła się od słupka, tak, wpada do bramki, gol, głupia sytuacja, no zobaczymy, jak to wyszło na kamerze i ocenimy z trenerami. Dobra, dzięki. Adrian Stawski w zamian dzisiaj za trenera Pawła Janosa. W pierwszej połowie zagraliśmy troszeczkę zbyt zachowawczo. Do tego popełniliśmy jeden błąd przy stałym fragmencie gry. Cięciała został bez skrycia. No, takie błędy nie mogą nam się zdarzać, tym bardziej, że dużo w treningu robimy takich rzeczy. Druga połowa wyglądała znacznie lepiej, wyszliśmy troszeczkę wyżej na przeciwnika, stworzyliśmy kilka sytuacji, które powinny skończyć się bramką. Szczerze mówiąc, to nie przypominam sobie z tych ostatnich meczów, że w którymś z meczy stworzyliśmy tyle sytuacji, co w tym. No nie wykorzystaliśmy tego, strzeliśmy, Michał Pietroń strzelił ładną bramkę. Punkt, no dla nas to na pewno jest niedosyt, ale trzeba chłopakom podziękować właśnie za walkę, za drugą połowę, za grę do końca, za chęć zmiany w wyniku i troszeczkę tego szczęścia zabrakło nam, żeby ten mecz wygrać. A tak jak powiedziałem, w pierwszej połowie podeszliśmy chyba zbyt z dużym respektem do przeciwnika, ale to też może tak wyglądało z tego względu, że w drugiej połowie zespół floty troszeczkę się cofnął, mieliśmy więcej miejsca na rozgrywanie piłki. Udało się zremisować. Jeszcze raz wielkie brawa dla chłopaków. Nie, trener jest przeziębiony, trochę go gardło boli i po prostu nie mógł. No wie pan, no to nie panu to oceniać, jeśli kogoś gardło boli, to po prostu no, nie będzie się tutaj produkował, jeśli źle się czuje. Za tydzień Chojniczanka, jakie nastawienie, jaki sposób na Chojniczankę? Sposób na Chojniczankę, no już od jutra praktycznie, może dzisiaj jeszcze od wieczora zaczynamy tutaj analizę gry Chojniczanki, tam w kilku meczach widzieliśmy ich na żywo. To jest mecz derbowy, to na pewno nikomu nie zabraknie motywacji, nikomu tutaj nie będzie trzeba mówić, że motywować coś innego. No zobaczymy. My w każdym meczu musimy walczyć o 3 punkty. Tutaj dla nas punkt to jest nic. W każdym meczu musimy walczyć o 3 punkty.